pięknym górskim krajobrazem w zimowej odsłonie wita nas Korbielów. Gościmy w ośrodku narciarskim Pilsko, gdzie zauroczył nas stok narciarski. Jakie są atuty zimowej turystyki? No atutem przede wszystkim są, w tej chwili działają 3 krzesełka, 6 orczyków na naszym terenie i te trasy naprawdę dobrze przygotowane są, wypożyczalnie nart. Piękne trasy narciarskie mamy na Pilsku. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich turystów chcących wypoczywać w fajnej scenerii zimowej i na dobre warunki. Dzisiaj gościmy na stokach Pilska. Niesamowita góra, najpiękniejsza w Beskidach. Jeśli ktoś raz spróbuje tu jeździć, to wraca tutaj na narty. Mamy wspaniale przygotowane trasy. Jak widać, dzisiaj pogoda dopisuje, widoki przepiękne. Jakie trasy narciarskie, jakiej długości są tutaj? Jest kilkadziesiąt kilometrów tras narciarskich. Naprawdę na dzień dzisiejszy świetnie przygotowane, co widać z tyłu za plecami, ilu narciarzy korzysta. Widzimy zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, które próbują swoich sił na stoku. Tak, tutaj są trasy zróżnicowane. Jeżeli przejdziemy kawałek niżej od tego stoku, gdzie teraz jesteśmy, nawet znajduje się tu przedszkole narciarskie, gdzie jeżdżą takie maluszki, 2-3 latka, 4, można zostawić na kilka godzin pod okiem wykwalifikowanej kadry. Oczywiście można wypożyczyć na miejscu sprzęt. Coraz modniejsze tutaj też na tym terenie są narty skiturowe, gdzie ludzie sami wychodzą sobie na górę, zakładając foki na narty. Jest to coraz modniejszy sport i co zaznaczę, u nas nie są zamknięte te trasy dla tych ludzi, czyli można spokojnie uprawiać skituring. Pilsko jest chyba na tyle niezwykłą górą, że warunki narciarskie korzystne, przyjazne dla narciarzy bardzo długo się tutaj utrzymują. Tak, jeżeli są dobre warunki, to można u nas nawet jeszcze w weekend majowy jeździć na nartach u szczytu Pilska, gdzie no, widoki niesamowite, na dole wiosna, u góry zima, także Alpy. Polskie. Podkreślmy, że po całodziennych zmaganiach na stoku również można skorzystać z małej gastronomii, której tutaj jest dosyć dużo. Tak, bardzo dobre zaplecze gastronomiczne, restauracje, przydrożne takie bary, tutaj oczywiście budki z oscypkami, z tradycyjnymi miodami. Myślę, że warto też spróbować zdegustować sobie tych potraw tradycyjnych dla nas tutaj. Również baza noclegowa, która obejmuje zaplecze takie od agroturystyki po luksusowe hotele, gdzie można wieczorem po nartach odpocząć w basenie, w spa. Korbielów jest przygotowany, bo może on zaoferować i noclegi na dobrym poziomie, jak również wyciągi, które tutaj mamy. Ewa Jeremicz, Beskid Life.